Hej, witam na kanale Doris Style. Ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku stylizuję spódnicę w kratę. Zapraszam! Słuchajcie, krata jest bardzo wdzięczna do stylizacji, mimo wielu opiniom takim, wiecie, że no jest trudna, albo że no nie wiadomo z czym łączyć i tak dalej. Ale myślę, że właśnie jeżeli chodzi o kratę, to jest bardzo łatwy wzór i zaraz Wam pokażę, jakie są zasady i jakie są moje pomysły właśnie na taką kratę. I mam trzy spódnice w kratę, które będę dziś stylizować. Pokażę Wam moje takie, powiedzmy, wcześniejsze stylizacje, bardziej bezpieczne i bardziej kreatywne, na które miałam ochotę dzisiaj. Także bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania dalej. I pierwsza spódnica, to jest spódnica, którą użyłam ostatnio w stylizacjach świątecznych. No to jest zielona spódnica plisowana w kratę czerwono-beżową, tak mi się wydaje. No i co? No i mamy takie świąteczne kolory i ja ją stylizowałam, jak widzicie, kiedyś na przykład z czerwonym sweterkiem, czyli powtórzyłam kolor ze wzoru na bluzce. Stylizowałam też z taką białą koszulą z falbanami, troszeczkę taki bardziej bawarski look, ale z białą koszulą to wszystko zawsze dobrze wygląda. Także również takie wzory można z koszulą białą, czy prostą, czy właśnie falbaniastą łączyć. Oraz jeszcze użyłam sobie żółtego topu, żółty powtórzyłam z kraty. Założyłam ramoneskę, ciężkie buty i też to wyglądało fajnie. I to były takie bezpieczne połączenia, czyli po prostu wzięcie koloru ze wzoru, powtórzenie na bluzce, albo właśnie łączenie z neutralami, jak ta czerń ramoneski czy biel koszuli. Natomiast dzisiaj miałam ochotę na coś bardziej szalonego. No i wzięłam mój taki golf bez rękawów, wiskozowy, w kolorze, to jest taka nasycona pomarańcz, to jest taki bardzo żarówiasty kolor i on troszeczkę koresponduje ze spódnicą, to znaczy pasuje do tej czerwieni. Ta czerwień jest i tak we wzorze, wiecie, ona nie jest taka super widoczna, tylko jest przeplatana różnymi innymi kolorami, ale ten golf, właśnie ten kolor podbił, ten kolor ze wzoru. I taka jakby wybranie lekko innego odcienia danego koloru ze wzoru również działa. Mi się to bardziej podoba. I ja sobie tutaj jeszcze do tego dobrałam takie, wiecie, cieliste, brązowe buty. Akurat miałam takie na obcasie bez pięty i to też troszeczkę odciążyło całą sylwetkę. Wiecie, że to nie są zabudowane buciory, tylko takie delikatne. I w ostatniej chwili chwyciłam taki szal w kolorze butów, ponieważ czułam się lekko goło, ale wydaje mi się, że coś takiego właśnie do narzucenia jak szal, który zresztą pasuje do jednego z kolorów ze wzoru, będzie ok. Jest to troszeczkę takie połączenie. Nie jestem jeszcze pewna, czy mi się bardzo podoba, czy nie, czy tylko trochę, ponieważ to jest połączenie nasyconego koloru z takim bardziej zgaszonym, takim przybrudzonym. Ale słuchajcie, no jeżeli to jest taki szal, to właściwie można go użyć, żeby narzucić na siebie jak nam chłodno, a później zdjąć i być tylko w tym golfie. Połączyłam to również z jednym kolczykiem. Jeden kolczyk to jest trend na ten sezon, jeśli zima. I na początku mi się wydawało bez sensu, no bo wiecie, chodzenie w jednym kolczyku wygląda jakbyśmy po prostu zgubiły drugi. Ale w przypadku takich wielkich kolczyków wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, ponieważ no, kolczyk jest duży, więc jakby jeden już robi robotę. No, nie wiem, nie jest to przesadzone. Nie ma tego za dużo i po prostu też są ciężkie, więc w ciągu dnia można sobie zamienić ucho i cały czas jest ok i cały czas jest tam komfortowo i mamy fajny dodatek. Ten kolczyk jeszcze oprócz tego, że był właśnie fajny, duży, no to był w kolorach spódnicy, więc idealne połączenie. No i co, i została nam jeszcze torebka. Torebka brązowa, żeby już tutaj nie dodawać więcej kolorów jakichś takich szalonych, także tak się całość prezentuje. Widzicie, mamy dodatki. I ten szal w neutralnych kolorach. Tutaj robotę robi nam ten golf. Można go nosić właśnie, tak jak mówiłam, przykryty szalem albo bez szala. Szal może być w ręku. No i tak wygląda całość. Słuchajcie, pobudziło to moją kreatywność na pewno, tworzenie tego looku. Bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że właśnie
No to nie jest coś, po co bym pierwsze, jako pierwsze sięgnęła, tylko sięgnęłabym po jakiś sweterek w kolorze spódnicy i bym poszła po prostu tak gdzieś wyszła. A jak chwileczkę posiedziałam, chwileczkę pokombinowałam, to od razu się czuję, wiecie, tak kreatywnie. No i tak naprawdę nietypowa jest ta stylizacja, bardziej szalona, mi się podoba. A wy dajcie znać, co myślicie. I przechodzimy do drugiej spódnicy. Tą spódnicę już znacie z poprzednich odcinków. Jak ją uszyłam, to jest połączenie kraty z jeansem i tutaj mamy troszeczkę inną kratę, czyli taką bardziej, powiedzmy, nie wiem, szersze są te elementy kraty, ale nadal jest krata, więc się liczy do naszego wzoru odcinka. I tutaj widzicie taką stylizację, którą zrobiłam jeszcze dodatkowo, oprócz tych właśnie, które mam w filmiku. I tutaj mamy wybranie czarnego topu, czyli neutralny, zupełnie bazowy i do tego jest taki różowy sweterek. I ten róż to jest, tak jak w poprzedniej stylizacji, użycie koloru za spódnicę, to mam bordo, ale jakby ten róż to jest jaśniejsza opcja tego bordo. No i to ze sobą bardzo fajnie też pasuje, także taki właśnie wybór jaśniejszego odcienia ze wzoru, na przykład na sweterku, też się sprawdzi. No dobra, ale to jest, powiedzmy, stylizacja bezpieczna, a co ja sobie wybrałam? Ja sobie wybrałam połączenie wzorów, czyli kratę z kropkami. Krata z kropkami wygląda super, szczególnie jeżeli kolory tych dwóch elementów są do siebie zbliżone. Ja tu sobie wybrałam moją ulubioną koszulę oversize. Jak widzicie, ona jest duża, szeroka, ale no, ja nie będę oczywiście chodzić w takiej luźnej, tylko sobie ją związałam w supełek z przodu, żeby odciążyć właśnie to miejsce tutaj, gdzie mam najszerzej, czyli brzuch, ale żeby nadal było luźno u góry i żeby po prostu była fajna forma. I do tego wybrałam sobie bordowe czułenka. Bordo powtarzam znowu ze spódnicy i tutaj wszystko fajnie wygląda, a przy okazji jest troszeczkę bardziej sexy już, jak już się te obcasy pojawiły i taka właśnie koszula zmysłowo lejąca się. Do tego złote dodatki, czyli złoty łańcuszek z literą D, złote kolczyki. No wiecie, też fajnie tutaj, jeżeli mamy dekolt, to możemy fajnie tutaj sobie coś złotego powiesić, to przyciąga uwagę do twarzy, co jest zawsze korzystne, jeżeli chcemy właśnie tutaj grać sobie formą właśnie oversize, to fajnie mieć coś u góry właśnie, nie wiem, jakiegoś takiego przyciągającego uwagę. Także to są dodatki. Torebkę wybrałam z poprzedniego looku, też mi to pasowała, więc no stwierdziłam, nie będę na siłę brała innej torebki, żeby była każda inna rzecz. Wzięłam tą samą, złoto pasuje i brąz również się powtarza na spódnicy. I zobaczcie, tak się prezentuje całość. Mi się bardzo podoba to połączenie kropek z kratą. Jeszcze kiedyś na Instagramie połączyłam tą spódnicę, która będzie zaraz, z koszulą w kropki. Też to wyglądało fajnie, także kropki i krata, bezpieczne połączenie, nie ma się czego bać i nosić po prostu. Dajcie mi znać, co myślicie o połączeniu dwóch wzorów, a ja przechodzę do trzeciej spódnicy. I ostatnia spódnica jest bardziej w niebieskości, czyli jest granatowa z kratą żółto-bordowo, taką morską. No i jak widzicie tutaj, użyłam sobie zasady znowu jeden kolor ze wzoru na bluzce. Mamy tutaj żółtą koszulę z żółtego koloru ze wzoru. Mamy bordowy golf, również nawiązujące do właśnie do tego wzoru i mamy taką morską bluzeczkę, czyli bezpieczne połączenia właśnie wzoru z kolorem na bluzce. Takie stylizacje są ok, jak najbardziej poprawne, nic tutaj się złego nie zadziało, natomiast jak powiedziałam, chcę bardziej kreatywnie tutaj sobie pobawić się z tą kratą. I chciałam sobie zrobić z tą spódnicą street style'owy look, bo czemu nie? Dlatego też, zobaczcie, czego sobie użyłam. Zaczynamy od t-shirtu. Biały, zwykły t-shirt. Oczywiście ja mam tutaj wzór, ale to nie szkodzi, bo on będzie zakryty. Natomiast zależało mi na tym, żeby właśnie był taki dekolt, a mój biały t-shirt ma dekolt V. Oczywiście on jest teraz wyciągnięty, ale ja zawsze wkładam takie t-shirty do środka, ponieważ wyjątkowo źle wyglądają na mojej sylwetce, takie właśnie wypuszczone. Także ona jest włożona w środek. Do tego mam moją
taką turkusową, morską kamizelkę sweterową. Już ją widzieliście w pierwszym odcinku, ale ona wtedy była, no, powiedzmy, w innej formie, czyli była przede wszystkim nie miała rozcięć i była zawinięta, żeby być takim właśnie topem do pasa. Natomiast taka forma noszenia jej nie odpowiadała mi, ponieważ mi po prostu zjeżdżała, było tego za dużo. I jestem w trakcie przerabiania tego, ale na razie po prostu jest rozcięte z zostawionym elementem łączenia pod pachą. I to bardzo odciąża luk, ponieważ widać tutaj boki, czyli nie mamy takiego obciskającego swetra właśnie w miejscu, przynajmniej w moim przypadku, w najszerszym miejscu. Widać boki, więc jest tutaj jakby sylwetkowo jest ok, a przy okazji fajnie widać spódnicę i bardzo mi się w ogóle podoba to takie zestawienie właśnie długiej kamizeli do takiej spódnicy. Do tego sneakersy, moje Pumy z elementem zwierzęcym, czyli tam mamy jakąś zebrę, panterkę i tak dalej. No fajnie wyglądają. Myślę, że to dopełnia właśnie tego street style'owego tutaj vibe'u. W moim przypadku bardzo, bardzo mi się spodobało. Jak sobie kombinowałam z tym lookiem, to tak, wiecie, im więcej dodawałam takich nietypowych elementów, tym fajniej i bardziej tak, nie wiem, kreatywnie się czułam. Także mamy sneakersy i do tego wynalazłam jeszcze gdzieś w jakichś tam czeluściach moich szafy takie niebieskie kamyczki, kolczyki i uznałam, że one będą tutaj super wyglądać. Także również je dodałam do stylizacji. Może nie widać ich, wiecie, na filmiku, ale my jak chodzimy, rozmawiamy z ludźmi, to kolczyki takie zawsze się rzucają w oczy i te po prostu są piękne. Dlatego je tutaj sobie dobrałam. Szczególnie, że pasują do niebieskości spódnicy. No i na koniec miodowa, moja musztardowa miodowa, zwał jak zwał, torebka. Uwielbiam połączenie konkretnie tej torebki z konkretnie tą kamizelą. Zawsze jak noszę tą kamizelę, to mam tą torebkę. Po prostu to połączenie kolorystyczne do mnie przemawia. A tutaj też przy okazji żółty powtarza się na wzorze, więc naszą zasadę wszystko spełnia. I zobaczcie, to tu jeszcze jest, oprócz tego, że są różne kolory, są różne formy, mamy też troszeczkę inny wzór na tym sweterku, mimo że oczywiście on jest jednolity, no bo to jest taki no, zrobiony na drutach, ale też mamy jakąś kratę. Więc to jest połączenie dwóch różnych krat, ale przez to, że no, ta jedna na kamizelce jest takie, powiedzmy, wtopione w kolor, to wygląda super. I naprawdę widzicie, połączenie dwóch krat również działa. Także nie ma się co bać i właśnie takie połączenie również można robić. A przy okazji zobaczcie, te pierwsze stylizacje z tą spódnicą, no były, wiecie, grzecznie. Nawet ja miałam wtedy taki etap, jaki robiłam, to było ponad rok temu, to miałam taki etap troszeczkę bardziej retro i one były takie trochę bardziej retro. Natomiast zobaczcie, ta sama spódnica zupełnie z inną bluzką, butami daje zupełnie inny efekt, dlatego traktujemy nasze ubrania, wiecie, nie jako jakiś element jednej stylistyki, jednego takiego, wiecie, typu stylizacji, tylko po prostu maksymalizujmy szafę. Zobaczcie, że ja te wszystkie moje ubrania, które Wam dzisiaj pokazuję, już kiedyś były one albo na kanale, albo na moim Instagramie. Ja cały czas rotuję. Ja nie mam bardzo, bardzo wiele ubrań. Ja po prostu uwielbiam je używać w różny sposób i Wam bardzo polecam też takie ćwiczenie, żeby wychodzić ze strefy komfortu, żeby próbować nietypowych połączeń, ponieważ one bardzo, ale to bardzo pobudzają kreatywność. I także aż nam się chce, wiecie, kombinować, a przy okazji używamy tych ubrań, nie idziemy po nowe do sklepu, nie dajemy tak się, wiecie, wciągnąć w te wszystkie wyprzedaże, nie wiem, w jakieś reklamy, które widzimy na Instagramie i tak dalej, tylko po prostu bawimy się tym, co mamy. I naprawdę uwierzcie mi, ja te ubrania używam już na milion sposobów i ja rzadko, co może być, wydawać się nierealne, ale ja rzadko mam tą samą stylizację na sobie. Zawsze coś zmieniam. Jeżeli mam nawet te same spodnie i tą bluzkę, to jakoś inaczej albo mam inne dodatki, albo mam inne buty, albo mam inaczej włosy. Praktycznie za każdym razem wyglądam inaczej, a używam tych samych ubrań. Także super, naprawdę super. Ja się w ogóle czuję fajnie, że spróbowałam tych stylizacji. Wszystkie mi się podobają. Ta ostatnia street style'owa, ja bym tak się ubrała na jakiś spacer, wiecie, w niedzielę, wiosną, na molo na przykład. I super, i naprawdę wygląda fajnie, jest wygodna, jest modowa.
I to jest coś innego niż widzimy na co dzień. Także zachęcam Was do próbowania łączenia wzorów, kolorów. Zobaczcie, krata mieliśmy i właśnie z różnymi kolorami, i z różną formą, i w różnym stylu. Wszystko się da, wszystko wygląda fajnie, a to są tylko ciuchy i nawet jak nam się raz w świecie nie uda stylizacja, to się nic nikomu nie stanie. Ja Wam życzę samych wspaniałych stylizacji i miłego dnia. Pa!